Przedstawiam skuter marki Emco. Jest to skuter elektryczny o mocy silnika 1500 W. Baterie, jakie są tutaj zastosowane, to są baterie nowolitowe, takie jak w komórkach, czyli wytrzymują o wiele więcej cykli, około 1000. Zasięg tego skutera przy dwóch bateriach, takich jak mamy tutaj w zestawie, to jest 140 km. Baterie można ładować około 1000 razy, także daje nam to ponad 100 tysięcy km zasięgu. Bardzo praktyczny jest tutaj montaż, demontaż baterii. Wiadomo, zimą baterie nie można przechowywać na mrozie, wtedy odkręcamy kabelek, wyjmujemy walizkę do góry, zanosimy sobie do domu, ciepłe pomieszczenie, następnie przykręcamy. Możemy jeździć na jednym akumulatorze, na dwóch akumulatorach. Jeżeli jeździmy na jednym, no to mamy zasięg około 70 km. Baterie można ładować bezpośrednio tutaj, obydwie baterie poprzez to gniazdo, lub bezpośrednio możemy ładowarkę w każdą baterię. To jest to samo gniazdo. Tutaj mamy dodatkowo taki czujnik naładowania, taki tester. Skuter uruchamiamy poprzez przekręcenie kluczyka. Wskazuje nam tutaj poziom naładowania i jak dodajemy gazu, automatycznie skuter nam rusza. Przebieg tego skutera to jest 11 km, jest to praktycznie nowy skuter. Przejedziemy się teraz tutaj troszkę nierównym terenie. Tutaj jeszcze dodam, mamy taką nóżkę standardową na tył. Oczywiście ten skuter dzięki tym bateriom jonowo-litowym jest zdecydowanie lżejszy od takiego tradycyjnego skutera elektrycznego, więc żeby go postawić na nóżki, nie potrzeba jakiejś tam dużej siły. Robi się to bardzo prosto. Są jeszcze tutaj dwie boczne nóżki, czyli jeżeli ktoś nie chce go stawiać na tylną, możemy go postawić na boczną. Dodatkowo ten model ma akurat jeszcze z drugiej strony też boczną, czyli można sobie rozwinąć dwie nóżki, wtedy gdyby nam się przechylił zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, może to być przydatne, gdy skuter będzie użytkować jakaś mniejsza osoba, która nie będzie miała jednak siły, żeby go postawić na tą tylną nóżkę. Gdy nóżka jest rozłożona, dodajemy gazu, odcina nam automatycznie, bo sterownik wie, że są nóżki niezłożone, więc cofamy sobie jedną nóżkę, drugą nóżkę i jak dodajemy gazu, to oczywiście jest nierówno. Jest też drugi filmik nagrany podczas jazdy po asfalcie. Tutaj mamy wszystko oczywiście sprawne. Kierunki, sygnał, światła długie, krótkie. Zapraszam do przejażdżki i zapraszam do kupna.